Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was, aby opowiedzieć Wam o moich niekosmetycznych ulubieńcach dwóch poprzednich miesięcy, czyli maja i czerwca. Zebrało się kilka rzeczy, jest kilka książek, jest podcast na YouTubie, są seriale, są gadżety, więc jeśli jesteście zainteresowani i chcecie może się czymś zainspirować, odkryć coś nowego, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeśli oglądacie moje vlogi regularnie i na bieżąco, to podejrzewam, że o niektórych rzeczach mogliście już usłyszeć bądź je zobaczyć, ale uważam, że niekosmetyczni ulubieńcy to jest właśnie miejsce, w którym mogę o nich opowiedzieć troszeczkę więcej, szerzej, mogę Wam je dokładniej zaprezentować. Tak więc nie denerwujcie się, że mogliście już zobaczyć te filmy, mogliście gdzieś tam je spotkać w filmach, ale naprawdę uwielbiam niekosmetycznych ulubieńców, uwielbiam takie inspiracje, więc tutaj chcę wszystko zebrać razem do kupy. Tak więc zaczynam. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam polecić i pokazać, to jest taki słój z kranikiem i tutaj już mogliście zobaczyć właśnie na vlogach, że zazwyczaj nalewam sobie dużo wody, zazwyczaj to są ze 2 litry wody niegazowanej, dodaję tutaj plasterki cytryny, dodaję miętę, odstawiam to na kilka godzin, zazwyczaj na całą noc i na drugi dzień mogę cieszyć się taką robioną przeze mnie lemoniadą i ona smakuje przepysznie, plus jest to jeszcze świetny motywator, aby pić więcej wody i być w tym bardziej regularną, więc polecam Wam coś takiego. Ja ten swój kupiłam w Ikei, on kosztował około 10 funtów, ale według mnie właśnie na lato jest to idealne rozwiązanie, aby pić więcej wody i żeby ta woda była smaczniejsza, lepsza, plus ta cytryna, mięta jest taka orzeźwiająca, oczyszcza nasz organizm, więc polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie takie rozwiązanie. Ostatnio jak byliśmy w Ikei, to widziałam takie mniejsze słoje, o połowę mniejsze niż te i myślę, że tamte też są super, bo jednak taką wodę można trzymać z tą cytryną i miętą dzień, góra, 2 dni i wtedy trzeba to wymienić, żeby nic tam nam nie urosło, ani nic się w środku nie zadziało, żeby się po prostu nie zatruć. Polecam, jest to świetne rozwiązanie, genialny gadżet, dodatkowo bardzo przyjemnie się z niego korzysta, naprawdę fantastyczny. Marcin go zauważył, Marcin chciał go kupić i cieszę się, że to zrobił, bo ja uwielbiam ten słój i bardzo często robię wodę z cytryną i miętą i wcześniej tego nie robiłam, bo po prostu nie miałam gdzie tego trzymać, jakoś nigdy mi to nie pasowało w tych takich szklanych, dużych wazach. Nie robiłam tego w tym, a tutaj jest to idealne rozwiązanie, świetnie się to sprawdza. Kolejna rzecz, o której też Wam wcześniej opowiadałam we vlogach, to jest oczywiście mój gadżet, czyli skakanka. Świetna poprawa kondycji w krótkim czasie, fajnie działa, dodatkowo można robić różne triki i też od razu Wam polecę kanał na YouTube Skacz po zdrowie. Zostawię Wam link do tego kanału na dole, tam możecie zobaczyć przemiany niektórych osób, jak skakanka na nich zadziałała i naprawdę mają fantastyczne wyniki. Jeśli chodzi o mnie, ja tą skakankę kupiłam na eBayu, ona jest chyba ze skóry, tutaj ma drewniane rączki i ja jestem z niej bardzo zadowolona, dodatkowo długość też jest bardzo dobra. Ostatnio musiałam niestety ją odstawić przez to, że bolała mnie noga i czułam, że coś z tym mięśniem jest nie halo, ale teraz już do niej wracam, wszystko jest w porządku i znowu zaczynam skakać i to jest fantastyczne uczucie, fajny powrót do dzieciństwa, do tych lat młodości. Ja ją uwielbiam i polecam, tylko uważajcie, nie zaczynajcie od hardkorowych treningów, minutka, dwie dziennie i wtedy sobie to zwiększajcie, sprawdźcie jak się czujecie, po prostu nie przetrenujcie się, bo wtedy można sobie tylko zaszkodzić, ale takie urozmaicenie treningu naprawdę super sprawa, zakładam słuchawki na uszy i lecę z treningiem, więc skakanka, tania rzecz, a jakże fajna i też daje fenomenalne wyniki, poprawia kondycję, waga spada, więc czego chcieć więcej. Kolejna rzecz, których mogę Wam pokazać, to są obrazki. Obrazki, które dostałam od Anitki, one są ręcznie malowane, tutaj będziecie mieli przebitki, bo nie przyniosłam ich ze sobą, ostatnio je zawieszaliśmy, wiszą już w biurze i cieszą moje oko. I tam są 3 obrazki, to jest taki tryptyk i mamy 3 różne tła kolorystyczne, pomarańczowy, zielony i niebieski, plus narysowane na nich kwiatki, bardzo mi się podobają. Uwielbiam je, cieszę się, że mam je w biurze i Anitka jest bardzo kreatywną osobą, ma swój
swojego Instagrama, na którym pokazuję inne obrazki i Was zachęcam, zafollowujcie, sprawdźcie, można się z nią skontaktować i możecie kupić coś od niej. Wspieram, uwielbiam i bardzo się cieszę, że mogę mieć takie obrazki ręcznie robione u siebie. Wiem, że jest teraz duży boom na plakaty, na przykład z Desenio. Dajcie znać, jak to wypada jakościowo, bo rozglądam się właśnie za plakatami. Chciałabym powiesić ich więcej i szukam czegoś ciekawszego, więc jeśli znacie jakieś fajne strony bądź jesteście zadowolone z jakichś plakatów, to zostawcie mi linka w komentarzu, będę bardzo wdzięczna. Szukam czegoś nowego, bo chcę troszeczkę ożywić te ściany. My wszędzie mamy białe ściany, ale chciałabym coś na nie popowieszać, żeby to wyglądało bardziej przytulnie, fajniej. Ostatnio też kupiliśmy zasłon i mogliście zobaczyć, jak taka zwykła rzecz może odmienić wnętrze. Same mi piszecie, dzisiaj wpadł właśnie vlog o tej przemianie małych przeróbkach w domu i same mi piszecie o tym, jak to odmieniło przestrzeń, jak ta przestrzeń, jak te pokoje stały się przytulniejsze i coś w tym jest, bo ja naprawdę widzę ogromną różnicę, więc jeśli znacie jakieś fajne stronki, to zostawcie mi je w komentarzach, będę bardzo, bardzo wdzięczna. A teraz przejdziemy do książek. Mam Wam do polecenia dwie książki w tym miesiącu. Bo przeczytałam w sumie dwie, a nawet troszkę więcej nawet książek w tych dwóch miesiącach i te dwie pozycje są fantastyczne. Pierwsza z nich to jest to thriller psychologiczny The Silent Patient i polski tytuł to jest Pacjentka. Autor Alex Michaelides. Powinnam się przygotować, wiem, ale naprawdę fabuła jest fantastyczna, trzyma w napięciu, lecicie przez tą książkę, nie można się oderwać, ja się śmiałam, że to jest nieodkładalna książka, jak zaczniecie ją czytać, to musicie ją skończyć jak najszybciej i powiem Wam, że końcówka wymiata, nie spodziewałam się takiego zakończenia, zwrot akcji, twist. No po prostu nie dziwię się, że to jest thriller 2019 roku, czy 2020, już nie jestem pewna. Musicie przeczytać, jeśli lubicie takie thrillery psychologiczne, to bardzo serdecznie Wam polecam. Jest tutaj przedstawiona historia Alicji, która zabija swojego męża. Jeśli się nie mylę, to strzela w jego głowę pięciokrotnie i przez to trafia do zakładu psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze i od tamtego momentu Alicja nie mówi. Staje się niema i pewnego dnia do tego zakładu trafia psychoterapeuta, który twierdzi, że może wyciągnąć od niej to, co naprawdę się stało w tamtym czasie. Naprawdę sięgnijcie po to, jeśli lubicie jakieś, szukacie czegoś na lato, jakiejś powieści, to myślę, że ta jest naprawdę warta przeczytania. A kolejna książka to już coś bardziej popularno-naukowego. Wyloguj swój mózg. Anders Hansen, jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii. I jeśli tylko macie problem z tym, że wasz telefon zawsze jest gdzieś pod ręką, na przykład siedzicie w kawiarni i macie go na stole, bądź jecie obiad i on też jest na stole cały czas w zasięgu waszego wzroku, to ta książka jest dla was, bo to jest bardzo ważne, aby ten telefon odkładać, a najlepiej jeszcze by było, żeby on w ogóle był w drugim pomieszczeniu. Tutaj jest mnóstwo przykładów, mnóstwo eksperymentów, ta wiedza, którą przekazuje autor, naprawdę jest ciekawa i wszystko jest tutaj poparte badaniami, więc myślę, że warto, a w tych czasach, w jakich żyjemy, to warto być świadomym tego, jak nowe technologie mają wielki wpływ na nasz mózg i na nas samych, jak one oddziałują na otoczenie. I na przykład jeśli macie problem z mediami społecznościowymi i że łapiecie się na tym, że scrollujecie przez kilkanaście minut bez jakiegoś większego celu, to naprawdę warto. Tutaj jest dużo o dopaminie, dużo o mózgu, dużo badań, o odżywianiu, chyba też było coś wspomniane, ale było też o aktywności fizycznej. Jest też o tym, jak nasz mózg nie jest przystosowany do tego, co mu podaje dziś... co mu podają dzisiejsze czasy, jak nowe technologie na to wpływają, bo niestety nasz mózg nie zdążył się przystosować do czasów, w których żyjemy. I jest tutaj mnóstwo porad, jak przeciwdziałać tym wszystkim zagrożeniom, które nas wciąż non-stop otaczają. Polecam, naprawdę bardzo ciekawa. Myślę, że każdy powinien przeczytać tę książkę, tym bardziej ona jest krótka.
ma tylko 250 stron, a tak naprawdę samej treści, bo tutaj jest dużo bibliografii, jest 230. Jest tutaj też o spaniu, o młodzieży, o dzieciach, jak na przykład telewizor, czy iPad, czy tablet działa na nie. Naprawdę bardzo ciekawa pozycja, polecam Wam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. A teraz już przejdziemy do kanału na YouTube. Ja tutaj mam zeszyt, będę się posiłkować, bo nie chcę o niczym zapomnieć i kanał na YouTube jest tylko jeden, który chcę Wam polecić i jest to podcast od poniedziałku. Myślę, że te rozmowy są też dostępne na Spotify, ale nie sprawdzałam, bo słucham ich na YouTubie i prowadzą ten podcast dwie dziewczyny, które ja bardzo lubię i śledzę od jakiegoś czasu w sieci. Marta Henik, w sieci znana jako Codziennie Fit, i Monika Cieślak, nie chcę przekręcić nazwiska, Ciesielska, przepraszam, Ciesielska, znana w sieci jako Doktor Lifestyle. Ja lubię sobie je włączyć i wtedy one sobie rozmawiają w tle, ja je słucham, a w międzyczasie nie wiem, czy to sprzątam, czy gotuję, i poruszają fajne tematy w ciekawy sposób. Dodatkowo zawsze można dowiedzieć się czegoś ciekawego, podają tak w bardzo przystępny i łatwy sposób wiedzę, więc zobaczcie, posłuchajcie. To są tylko półgodzinne rozmowy w każdy poniedziałek i myślę, że naprawdę warto, już się nie mogę doczekać, jak dzisiaj, bo dzisiaj jest poniedziałek, jak nagrywam ten film, jak tylko posłucham, co mają mi dzisiaj do powiedzenia. Naprawdę czujecie się, jakbyście były na kawie z koleżanką, bardzo przyjemne rozmowy i też one mają fajny humor, który do mnie trafia i ja naprawdę jestem zawsze zadowolona i też pozytywnie nastawiona do całego tygodnia, jak tylko przesłucham dany podcast. I teraz przejdziemy już do seriali, bo przez te dwa miesiące nie obejrzeliśmy żadnych filmów, ale my jesteśmy bardziej serialowi niż filmowi, dlatego też mam Wam do polecenia trzy seriale. Pierwszy serial, o którym już wspominałam w zeszłych inspiracjach, This Is Us, obejrzeliśmy czwarty sezon i nie zmieniam swojego zdania, jest to najlepszy serial, jaki do tej pory obejrzałam w życiu, serial obyczajowy, który opowiada o życiu w sposób słodko-gorzki, czyli taki, jak to życie naprawdę wygląda. Ja jestem kupiona tym serialem, uwielbiam te postaci, które tam są, sposób, w jaki są przedstawione i pokazują nam, jak to życie naprawdę wygląda. I tam nie ma odcinka, w którym ja bym się nie popłakała, czy bym się nie śmiała. Jest wzrusz na 100% i to nie tylko ja, bo Marcin również płacze. No nie da się przejść przez ten serial bez uronienia choćby jednej łzy, więc jeszcze raz chciałam Wam o tym przypomnieć, bo naprawdę ten serial zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu, mam nadzieję, że wyjdzie. W sumie nie sprawdzałam, czy w ogóle go realizują, ale jak słuchałam wywiadów z aktorami, to wydaje mi się, że na pewno piąty sezon również powstanie, plus w taki sposób zakończył się czwarty sezon, no, że piąty po prostu musi powstać. Kolejny serial, jaki chcę Wam polecić, to jest Never Have I Ever i to jest serial Netflixa opowiadający o nastolatkach i ich problemach, i ja jako osoba prawie 30-letnia nie sądziłam, że spodoba mi się serial o nastolatkach w amerykańskim szkole, a tu proszę, takie zaskoczenie, już dawno odstawiłam takie seriale, ale ostatnio polecali ten serial Sfilmowani i stwierdziłam, że no zobaczymy co to takiego, tam chyba jest 10 odcinków, tylko jeden sezon i naprawdę przepadliśmy z Marcinem, chyba obejrzeliśmy 10 odcinków 2 dni, więc naprawdę bardzo szybko. I ten serial opowiada o hindusce, jeśli się nie mylę, ma na imię Devi, która urodziła się już w Ameryce, czyli jest to pierwsze pokolenie na emigracji, które urodziło się już w Stanach, czyli ona jest Amerykanką, ale ma indyjskie chyba korzenie. I naprawdę tam są problemy poruszone właśnie o dojrzewaniu, plus jest mnóstwo takich historii pobocznych, które też są mega ciekawe i też można się utożsamić z niektórymi postaciami, tym bardziej, że my z Marcinem też tutaj jesteśmy na emigracji, mieszkamy w Anglii, więc wiemy, przez co ta rodzina mniej więcej może przechodzić, jakie mieć problemy, chociaż my dzieci też nie mamy, więc
no może nie tak jeden do jednego, tutaj możemy się utożsamić, ale możemy sobie wyobrazić, przez co ci rodzice, na przykład Debbie, muszą przechodzić. Polecam Wam, duża dawka humoru, nie ma dużo cringe'u i naprawdę fajnie przez ten serial się leci i jak obejrzycie jeden odcinek, to już chcecie kliknąć po następny, bo no... No fajna, fajna fabuła, on jest też taki kolorowy, szybki, żwawy, żywy. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. I już ostatni serial, ostatnie polecenie w tym filmie, to jest oczywiście The Last Dance. Też serial dokumentalny, dostępny na Netflixie. I tutaj mamy dokument opowiadający o najbardziej znanej drużynie koszykarskiej w Stanach Zjednoczonych, w NBA, czyli Chicago Bulls, i o karierze Michaela Jordana, ale nie w 100% skupiamy tutaj naszą uwagę właśnie na tej postaci, bo też niektóre odcinki opowiadają o niektórych członkach tej drużyny. Sorry. Pan kurier nam przerwał, ale już jestem i dalej opowiadam Wam o ostatnim tańcu i naprawdę z całego serca polecam Wam ten dokument. Ja tak często nie sięgam po tego typu produkcje, ale chciałabym to zmienić, tym bardziej, że Netflix realizuje je w sposób perfekcyjny i mega wciągający. My obejrzeliśmy ten serial w 3 dni i to tylko dlatego, że niestety po każdym odcinku bolały mnie oczy, bo jest tam mnóstwo wstawek archiwalnych. Praktycznie cały serial jest sklejony tylko w taki sposób, że mamy te nagrania sprzed 25-30 nawet lat i troszeczkę ta jakość nie jest taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni i mogą boleć od tego oczy, ale mimo to, zważając na to, że te wydarzenia działy się w tamtym czasie, to wciąż ten serial budował napięcie, trzymał w napięciu cały czas, mimo że wiemy, jak ta drużyna skończyła i wiemy, co się stało i czy wygrali dane mecze, czy też nie, że znamy tę historię mniej więcej, chociażby niektórzy, to i tak ja siedziałam jak na szpilkach i trzymałam kciuki za Chicago Bulls oczywiście i nie wiem, czy w 100% tam jest wszystko powiedziane tak, jak było, czy mamy przedstawioną samą prawdę, czy może te fakty troszeczkę są pokręcone. Nie mi to oceniać i niestety mnie przy tym nie było, ale naprawdę powiem Wam, że po obejrzeniu takiego serialu ja poczułam się bardzo zmotywowana, mam ochotę jeszcze ciężej pracować, żeby osiągnąć ten swój upragniony sukces. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale naprawdę ten serial uskrzydla i polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie, tym bardziej, że tam jest mnóstwo takich materiałów od kuchni, które nigdzie nie były wcześniej wstawiane, nie były nigdzie publikowane i myślę, że warto, w końcu doczekaliśmy się tego, aby ta legendarna drużyna miała swój serial i myślę, że to było bardzo dobre ze strony Netflixa, że stworzyli coś takiego, bo chylę czoła. Naprawdę świetnie przedstawiony dokument, sposób, który interesuje widza i myślę, że warto, bo chyba każdy zna Michaela Jordana i fajnie poznać tę całą historię, jak to było, jak się stało, że on wszedł w szeregi tej drużyny, że był razem z nimi i jak wielką motywacją dla nich był, ale również z jednej strony on był bohaterem, a z drugiej strony, no po prostu niektórzy członkowie tej drużyny go nienawidzili i to tak szczerze go nienawidzili. No ale jeśli chcecie się przekonać dlaczego, to polecam Wam obejrzeć ten serial. Dobrze kochani, to wszyscy niekosmetyczni ulubieńcy, o których chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i wykorzystacie jakąś inspirację i Wam również przypadnie do gustu. Jeśli skorzystacie z jakiegoś mojego polecenia, to zostawcie komentarz, co o tym myślicie i oczywiście, jeśli Wy ostatnio coś odkryliście, coś przeczytaliście ciekawego, bądź przesłuchaliście, obejrzeliście, to też zostawcie mi polecajkę w komentarzu, ja sobie zawsze to spisuję i jeśli coś mnie zainteresuje, to wyszukuję i z tego korzystam i również oglądam i cieszę się tym, że mogę dzięki Wam również odkryć coś ciekawego. Jeśli Wam się ten film podobał, to zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Ja zawsze się cieszę, że mogę Wam nagrać tego typu film, uwielbiam je i mam nadzieję, że niedługo widzimy się
już w kolejnym. W tym momencie się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia. Pa! Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out.